Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, moi przedmówcy już dużo mówili na temat tego, jak efektywne są metody nauczania i które są, a które nie. Gdybyśmy zadali sobie pytanie, jak dużo zapamiętujemy z treści wygłoszonych podczas wykładu, to naukowcy badający skuteczność technik edukacji określają je na poziomie około 10-15%, czyli tylu czarnych owieczek, ile widzicie Państwo wśród stada białych. Ja nazywam się Agnieszka Śliwka, jestem pracownikiem Wydziału Nauk o Zdrowiu i chciałabym Państwa zapoznać z metodą dydaktyczną, którą stosuję w trakcie swoich zajęć seminaryjnych. Jest to metoda autorska, oparta o metodę Jigsaw. Jak ona działa? Na pierwszych zajęciach, gdy spotykam się ze studentami, to ja dokonuję jako ekspert wprowadzenia do tematu, którym będziemy się zajmować. W moim przypadku jest to temat związany z nauczaniem ruchu, a więc motor learning, natomiast możecie Państwo wykorzystać tę metodę na dowolnym seminarium. Wprowadzam, mówiąc studentom o przedmiocie naszych wspólnych zajęć, o tym, co będziemy zgłębiać w trakcie semestru oraz już w trakcie tych pierwszych zajęć dokonuję podziału społeczności studenckiej na grupy. Grupy proponuję, aby to były grupy 5-7-osobowe. Każda z grup dostaje pewne zadanie związane z naszym tematem seminariów. Jest to cząstka głównego tematu, którą można potraktować jako podzbiór wiadomości związanych z tematem głównym. A zatem grupa pierwsza będzie stanowiła grupę ekspertów w temacie pierwszym, grupa druga w temacie drugim i tak dalej, i tak dalej. Ważne jest to, że każdy student ma poczucie, że jest ekspertem i ma stać się ekspertem, takim ekspertem, aby mógł nauczyć inne koleżanki i kolegów tego, czego sam się dowiedział. W związku z tym uczy się w poczuciu odpowiedzialności, że inni będą oczekiwali od niego tej wiedzy, co powoduje, że studenci bardzo motywują się do tego, aby faktycznie wiedzę zgłębić. Każda z grup ma za zadanie przygotować podsumowanie graficzne do swojego tematu, czyli plakat. Aby ten plakat przygotować, studenci muszą najpierw wyszukać odpowiednie źródła publikacji naukowych, które są związane z ich tematem. Jedna osoba z grupy przesyła do mnie taki plik znalezionych publikacji, ja je sprawdzam, weryfikuję i w zależności od tego, jakiej jakości są przesłane znaleziska, albo sama uzupełniam je jeszcze ważnymi publikacjami z danego tematu, bądź też odsyłam informacje studentom, że jestem zadowolona z ich znalezisk, które następnie należy opracować i przygotować do następnych zajęć. Tutaj też często wprowadzam pierwszą ocenę cząstkową właśnie za jakość znalezionych publikacji. Aby przygotować plakat, a więc podsumowanie graficzne, którym grupa się będzie posługiwała stojąc i referując swój temat przed innymi uczestnikami seminarium, rozpoczyna się grupa, taka burza mózgów. I tu wracamy do tematu gier i zabaw. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, studenci przygotujący plakat, 23-4-letnie osoby wyciągają kredki, ołówki, chowają ten plakat jedna grupa przed drugą, podglądają, jakie pomysły ma druga grupa. Jest świetna zabawa, jest pełna koncentracja, jest podsumowanie znalezisk, które przeczytaliśmy w artykułach, jest próba rozmieszczenia tego graficznie na plakacie, jest zastanawianie się nad tym, które informacje są najważniejsze, które są mniej ważne, które powinny być umieszczone i w jaki sposób umieszczone na plakacie, który jest przecież formą graficzną, a więc nie może być przepakowany tekstem, tylko musi być formą czytelnego, jasnego, najlepiej zabawnego podsumowania. Pozwolę sobie teraz przedstawić Państwu, czego dokonują studenci. Dodam, że na kierunku fizjoterapia, nie jest to Akademia Sztuk Pięknych, a plakaty wyglądają następująco. To na przykład przykłady nauczania motorycznego dla osób starszych, przykłady nauczania motorycznego w sporcie, nauczania motorycznego w geriatrii. Tutaj znowu sport i proszę popatrzeć, nauczanie motoryczne, więc jak uczymy pacjentów neurologicznych. Jeszcze raz neurologia, sport, piękne kolory, hasła, które służą następnie grupie do tego, aby stojąc razem ze swoim plakatem, grupa referowała temat i uczyła innych, w jaki sposób skutecznie uczyć ruchu, na przykład pacjentów w wieku podeszłym. Tutaj jeszcze informacje o nauczaniu motorycznym dzieci i również osób starszych. Prawda, że piękne?
Po prezentacji plakatów cała grupa ma już pierwsze informacje na temat całej zawartości seminarium. A zatem możemy zadawać pytania grupie referującej, ja moderuję dyskusję, ewentualnie uzupełniam wiadomości. Na kolejnych zajęciach grupy dokonuję przetasowania, a więc w każdej małej grupie znajduje się ekspert od danego tematu. A więc osoba, która jest ekspertem w temacie pierwszym, siada z osobą, która jest ekspertem w temacie drugim, trzecim i czwartym i znowu rozpoczynają się dyskusje na temat tematu głównego. Każdy ekspert jeszcze raz ma szansę opowiedzieć dokładnie o zasadach uczenia ruchu w swojej opracowywanym przez swoją grupę. Jest to bardzo ważny moment, ponieważ nie wszyscy studenci mają odwagę zadać pytanie na forum albo powiedzieć, że nie zdążyli czegoś zapisać czy zarejestrować. W momencie, kiedy siadają w małych grupach, mają dużo łatwiejszy kontakt. Dyskutują, omawiają, proszą o powtórzenie. W związku z tym jest to bardzo dobry moment znowu, żeby ekspert poczuł się jako ekspert. Tak, to mnie teraz pytają. Zostałem sam, tylko ja z mojej grupy, a więc muszę umieć, żeby nauczyć innych. Podsumowaniem zajęć jest test sprawdzający umiejętności studentów, wiedzę studentów i oczywiście w trakcie tego testu zwracam uwagę na to, jak student opanował całość materiału, ale również zwracam uwagę na to, jak na pytania niezwiązane z moim głównym zagadnieniem, a więc na te pytania, w których nie byłem ekspertem, odpowiedziała reszta społeczności. I tutaj wyniki mamy bardzo dobre, od 3 lat tę metodę udoskonalam, serdecznie polecam, jest to metoda bardzo aktywna dla studentów, przełamuje stereotyp seminarium, na którym siedzę, nudzę się i niewiele z niego wyciągam. Bardzo serdecznie polecam.